Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park. Jak widzicie, jestem w trakcie tutaj pomocy znajomym. Dawno nie pomagałem, więc trzeba tutaj wszystkim pomóc, wyłapać wszystkie te zwierzątka, które pouciekały. Dać baloniki oraz wygonić tutaj te kruki, które gdzie tutaj, nie wiem, czy to kruki, czy to wrony, nie wiem, nigdy nie wiem, co to jest, ale trzeba to powyganiać. No, 10 serduszek raczej nie uzbieram, bo przed chwilą otworzyłem skrzyneczkę i no i następnej już raczej nie uzbieram, bo tyle znajomych chyba tutaj nie ma. Zostało mi, nie wiem, może 4-5 znajomych. Tak mi się wydaje. Ale tutaj zaraz przeszukamy to dokładnie. I będziemy wiedzieć, ile tych znajomych nam tutaj zostało. Dobra, jeszcze jeden. O, widzicie, no nawet tylu. Dobra, znajomych tutaj mamy wszystkich obrobionych. No i tak, znajomych mamy obrobionych, ale Soroka, że chyba chwilę nie było dźwięku, bo zapomniałem włączyć dźwięk. Teraz myślę, zrobimy sobie tutaj troszkę porządku, ale zaczniemy może tutaj. O co tutaj? Od zwierzątek tutaj dżunglowych. Tak, do odmiany zrobimy te, które nam tutaj więcej expa dają. Coś tutaj mamy jakieś rozsunięcia, widzę, bo gdzieś tutaj są właśnie kubki od zwierzątek, nie tam, gdzie mają być. Ale myślę, że to nie będzie taką przeszkodą, że nie będzie trzeba gry przeładowywać. Na razie robimy porządek. Tutaj mamy warana. O właśnie, ja je muszę rozmnażać, nie? O właśnie, bo ja muszę rozhodować małego. Ile to będzie kosztować? 15 diamentów? Nie, to wiecie, to nie, dobra, to ja poczekam. Jeszcze nie wiem, jeszcze coś muszę hodować. Tego możemy sobie tego wyhodować jeszcze. No i coś miałem hodować jeszcze, ale teraz nie wiem co. Tego chyba też muszę na małego. Dobra, też sobie go damy. I muszę obejrzeć tam w tych zadaniach, co nam tam za zwierzątka trzeba rozhodować na małe. Wiem, że coś właśnie trzeba na drugi, na piąty poziom wyhodować, żeby dostać jakieś dodatkowe zwierzątka. Więc musimy się tym też zająć. Ja to zawsze zapominam, co to trzeba wyhodować. Najlepiej było wszystkie stajnie pochować i zostawić tylko w tym, co trzeba wyhodować, tak? I wtedy było wiadomo, tak, to jest, to trzeba hodować. A tak, to później myśl, co to masz wyhodować. Dobra, czyścimy tutaj te nasze dżunglowe zwierzątka. Później myślę, przejdziemy sobie do wodnych zwierzątek. Do wodnych zwierzątek, bo też mamy ich tam mnóstwo, no i mamy oczywiście coś nowego w zwierzątkach wodnych, ale z tym dopiero jak dojdziemy do tych wodnych zwierzątek. Na razie jesteśmy w dżungli i musimy zrobić tutaj troszkę porządku. O właśnie, tu jest ten problem, że to gdzieś tam mnie to rozniosło i ja nie jestem w stanie tego wyczyścić. Dobra, to o to chodzi. Nie jestem w stanie po prostu tego wyczyścić, bo nie wiem, gdzie to jest. To się przesunęło z palety, z tego, z wybiegu i nie można tego zrobić. Dobra, tutaj sobie ręcznie zrobimy. Idziemy dalej. Ile jeszcze jest w ogóle? Tu gdzie są te poidła, to widzicie, wszystko jest na miejscu, a tam gdzie nie było poidła, no to gdzieś się to przesunęło, no. Tak dziwnie jakoś. Tutaj ostatni.
Dobra, ten i do zabawy chyba nie będzie miał. No właśnie, wiedziałem, że nie ma do zabawy, że trzeba go tam. No i dobra, tutaj jedziemy w tą stronę. To tutaj nam za lekramy wyskakują, lekramy. No i co? Nie mogę też oczyścić. A, coś się zawiesiło. Coś się zawiesiło, że nie można tego oczyścić. No i dobra. Gra została przeładowana i teraz spokojnie można wszystko obrobić. A jeżeli wam łapią takie błędy, to wystarczy przeładować sobie grę i wszystko wraca do normy. Ja nie wiem właśnie czemu. Czasem takie właśnie takie dziwne rzeczy się dzieją. Dobra, co do naszych zwierzątek, to myślę, że gdzieś tutaj na końcu jest to nasze nowe zwierzątko, które wam chcę pokazać. Tylko musimy się do niego dostać najpierw. A powoli będziemy sobie tutaj obrabiać. I w końcu na niego trafimy, tak? Tylko, że tutaj te wodne nam idą bardzo powolutku, no bo mamy bardzo słabe wyposażenie tych zwierzątek. Nie wszystkie w ogóle mają jakieś poidła, jakieś elementy do zabawy. Dużo jest właśnie takich, którzy nie mają takiego czegoś. Tak jak widzicie tutaj, jest tylko do karmienia, do zabawy, do czyszczenia. Wszystko trzeba robić pojedynczo. Tutaj następny tak samo wszystko ma. No i myślę, że to nasze zwierzę jest już niedaleko. Zobaczmy, czy to jest to nasze zwierzę. To jest to zwierzę. Czy to nie jest to zwierzę? Zobaczcie, co to jest. Lampart morski. No tak. To jest to zwierzątko. Niestety nie mamy nic, żeby mu dać. Wszystko jest za diamenty, więc nic mu nie możemy dać. Nic nie mam, żeby mu w ogóle tam montować, więc musi mieć sam sobie tutaj musi pływać. A my tutaj oczyścimy do końca nasze wodne wybiegi. O, jeszcze jedno. No i tak, ja jestem pewien, że wy byście chcieli wiedzieć, skąd ja to zwierzątko zdobyłem, jak go zdobyć. No to tak, powiem wam. Przejdźmy do tego, jak zdobyłem to zwierzątko. Już go od dawna mam, ale jakoś nie mogłem wam tego nakręcić. Zobaczcie sobie, jak zdobywałem tego lamparta morskiego. Jak wielu z was pamięta, jakiś czas temu była promocja tutaj na kuferki i również było 15% zysku i rabatu na składanie różnych zwierząt. I dodatkowo weszły nowe zwierzątka w kuferkach. Tutaj mamy lamparta morskiego, więc ja sobie postanowiłem zdobyć. I powiem wam tak, w pierwszym kuferku, jak widzicie, na 4 strzałach udało się mi go zdobyć, więc całkiem fajnie. Tutaj mamy, za wszystko nam dowali 15% więcej odznaczeń, więc wymieniałem wszystko praktycznie, co miałem, co mogłem wymienić. No i tu przy 10 tysiącach 1500 było mniej, więc opłacało się poskładać parę zwierzątek. No i właśnie jednym z nich był ten lampart morski. A z racji, że miałem aż 22 kuferki, no to postanowiłem sobie zdobyć drugiego. No, ale w drugim trafiła nam się papuga, lew, ławeczka i konik. No i tak, miałem 6 kluczyków, no i trzeba było je wykorzystać. No to pierwszy, drugi strzał, no to myślę na końcu będzie. No i niestety nie.
Wykorzystałem cztery kluczyki, żeby trafić dopiero w ostatniej tutaj zakrytej karcie, trafić tego naszego Lamparda. No ale wiadomo, no jeżeli nie trafię, no to nie ma co popuszczać. Trzeba mieć zabezpieczenie albo diamenty, albo kluczyki, żeby tutaj wylosować to zwierzątko, które chcemy, tak? Taka jest zasada, tak trzeba robić, nie można inaczej. Te lwa, papugę sobie wymienimy. Ławeczkę też. To myślę sobie też. I konika też. Nie ma co zostawiać, jak tutaj dają tyle punktów za to. Trzeba wszystko wymienić. No, ale myślę, że Lamparda drugiego nie będę sobie składał. Mamy jednego. Ten zostanie. Bo nie można wykorzystać wszystkich punktów. Na jakiś czas sobie zostanie. Kiedy indziej sobie go poskładamy. A teraz myślę, żebyśmy może postawili gdzieś do jakiegoś wybiegu, wrzucili tutaj tego naszego Lamparda. Zobaczymy, czy mamy jakieś wolne wybiegi. Tutaj te zielone powinny być wolne. Tak, jest wolne. No i tutaj sobie go wrzucamy. Zaraz sobie zerkniemy, czy możemy coś postawić. To za diamenty, to też za diamenty, to też za diamenty. No i takim oto sposobem zdobyłem jednego Lamparda morskiego, drugi jest do poskładania. No i jak się Wam filmik podobał, zapraszam do komentowania, łapki w górę i do zobaczenia. Cześć Wam!